Witamy Państwa na jubileuszowym, 25. finale turnieju poezji śpiewanej. Każdego roku w połowie czerwca Włocławek staje się stolicą piosenki poetyckiej, krainą łagodności. Finał organizowany jest w ramach 61. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Za nami warsztaty i próby z Elżbietą Zapędowską, Katarzyną Winiarską, Janem Zdziarskim i Andrzejem Głowackim. W konkursie śpiewali najlepsi młodzi wokaliści w Polsce. Wykonawców oceniali Teresa Drozda, Krzysztof Herdzin, Andrzej Poniedzielski, ojciec Wacław Oszajca i Lech Śliwonik. 25. finał sfinansowano ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Włocławek i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Partnerem finału jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Mecenasem finału jest grupa Energa. Nasi darczyńcy: Anwil, BZWBK, Food Gallery, Gaspol, Instal Projekt, MZOS, MPWiK, MPEC, Sanico, BIT, Hotel Aleksander, Expol, Dzień Dobry Włocławek i Hotel Młyn. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej i Centrum Kultury Browar B. Przed nami dobry koncert Trwaj, chwilo trwaj, z udziałem laureatów finału i gwiazd poezji śpiewanej. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, reżyser tego koncertu, pan Andrzej Głowacki, zabiegał o to, abym ja mimo wszystko w tym młodym kontekście pojawił się. Prawdopodobnie chodziło mu o to, żeby pokazać Państwu człowieka skrajnie wzruszonego. I tak jest rzeczywiście. 25 lat udało się to. Brawa dla tego turnieju. Turnieju poezji śpiewanej, bo przecież nie wszędzie można śpiewać poezję. Są ogromne obszary naszej ojczyzny, a nawet mam wrażenie, że się poszerzają, gdzie użycie pod sklepem takiego słowa jak metafora grozi bez wcześniejszego zaczepnego pytania, czy masz papierosa, grozi zwyczajnym dostaniem w zęby. Są takie obszary. Ale nie tu, nie we Włocławku. Proszę Państwa. Jury, którego skład Państwo poznaliście, zdecydowało tak, jak zdecydowało, wydało werdykt, po czym jeszcze w godzinach wieczornych oddaliło się. Prawdopodobnie, żeby jurorować gdzieś indziej. Zostawili tylko mnie. Chodziło im pewnie o to, żebym ja na swe wątłe barki wziął cały ciężar tego werdyktu. I biorę. I w ogóle to na mnie nie robi wrażenia. Oto oni. Matko Boska od aniołów, Matko Boska od pająków, śnieżnych żagli smagła Pani sygnaturko z kolczykami. Matko Boska z żółtą twarzą, Matko Boska z orlim piórem, Matko Boska kolonialna, uzoastralna i kopalna. Wędrująca na pirodze,
fruwająca na korwecie, na Holendrze latającym w dumnej pozie, na lawecie. Długo ręka, długo szyja, złoto palca, krągło głowa, pyszno oka, wąsko stopa, żyzna w ludzi jak Europa. O kopalnio naszych natchnień, o fabryko naszych pogód, o kościele naszych cierpień, na księżyca wąskim sierpie. Wędrująca na pirodze, fruwająca na korwecie, na Holendrze latającym w dumnej pozie, na lawecie. Wędrująca na pirodze, fruwająca na korwecie, na Holendrze latającym w dumnej pozie. Na lawecie. Matko Boska, mądra taka, żeś jak ogród z plonem łask, rzuć najmniejszy choćby blask w ciemne wiersze grochowia. Bardzo wiele kobiet, pięknych kobiet, i napisać parę przyzwoitych wierszy miłosnych. I nie przejmuj się wiekiem ani nowymi talentami. I tylko więcej piwa, coraz więcej piwa. Tylko więcej piwa, coraz więcej piwa. Pij tylko więcej piwa, coraz więcej piwa. Pij tylko więcej piwa, coraz więcej piwa. I przynajmniej raz w tygodniu chodź na wyścigi konne i wygrywaj, jeśli to możliwe. I nie zapominaj o swoim Brahmsie, swoim Bachu, swoim piwie. Nie przemęczaj się, śpij.
że na tym świecie nie ma dupy wartej więcej niż 50 dolców. Jeśli masz zdolność kochania, kochaj przede wszystkim siebie i zawsze bądź świadom możliwości kompletnej klęski. Czyjej powody wydają się słuszne, czy nie? Wczesne dotknięcie śmierci niekoniecznie jest złą rzeczą. Trzymaj się z dala od kościołów, barów, muzeów. I jak pająk bądź cierpliwy. Plus wygnanie, klęska, zdrada. Cały ten złom. Zostań przy piwie, piwo to wieczna krew, wieczna kochanka. Spraw sobie wielką maszynę do pisania i słysząc kroki w górę i w dół za swoim oknem, wal w nią, wal porządnie i pamiętaj o kolesiach, którzy walczyli tak dobrze. Hemingwayu, Selinie, Dostojewskim, Hamsunie. Jeśli myślisz, że nie wariowali w malutkich pokoikach, tak jak ty teraz, bez kobiet, bez żarcia, bez nadziei, to nie jesteś gotowy. Pij tylko więcej piwa, co? Coraz więcej piwa, pij tylko więcej piwa, coraz więcej piwa. Tym razem zamiarem reżysera było to, aby kiedy się pojawię, abym zawoalował pewne słowa, które może w tym sanktuarium kultury zabrzmiały obco, ale wiem skądinąd, że przez naród są używane chętnie i w zaciszach domowych i też w miejscach bardziej publicznych. Niniejszym zawoalowuję, chociaż szczerze Państwu powiem, że z obszernymi fragmentami tego tekstu zgadzam się. Szczególnie w aspekcie piwa. Pewnym wytłumaczeniem niech będzie fakt, że autorem tekstu jest Bukowski, co prawda, ale ma na imię Charles. No, to jakby nas ratuje w pewnym sensie. Przejdźmy więc dalej. Proszę Państwa, wczoraj odbyło się w godzinach późno wieczornych spotkanie laureatów, właściwie nie laureatów, a całego zestawu występujących z jury, jeszcze przed podjęciem werdyktu, przed ogłoszeniem go. Także to było w sumie bardzo miłe spotkanie. Natomiast tam jury utyskiwało. Szczerze Państwu powiem, utyskiwało, że młodzież śpiewa pieśni smutne, niezmierzające donikąd i tak dalej, i tak dalej. Nie będę cytował tych rzeczy, bo to nieprzyjemnie aż się tam robiło miejscami. Myślę, że również dlatego jury mnie zostawiło jako swojego przedstawiciela, żebym tamto nieprzyjemne wrażenie też jakoś zawoalował. No, ja nie wiem, czy ja jestem dobrym nośnikiem optymizmu. Myślę, że nie jestem nosicielem nazbyt rozbryzganego optymizmu, tak bym to nazwał. No, ale będę próbował, proszę Państwa. Ja tutaj, w tych okolicach broniłem jakoś sytuacji takiej, że tak naprawdę musimy używać i radości, i smutku w równych mniej więcej
wartościach, bo taki jest nasz narodowy zwyczaj, obyczaj, tacy jesteśmy zwyczajnie. Ja spędziłem wiele lat na badaniu tych dwóch kłopotliwych obszarów, czyli optymizmu i pesymizmu. Badałem je. Ślady tych badań są widoczne na mojej twarzy, bo to są badania zniszczeniowe. Proszę Państwa, konkluzje z tych badań są następujące. To jest trudny kraj. To jest bardzo trudny kraj. Tutaj między obszarem optymizmu a pesymizmu jest niewielka. Nie da się wyznaczyć linii jakiejś. To jest, powstaje rodzaj szarej strefy. Nakładają się te obszary. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie występuje pozytywne myślenie negatywne. To się nie da tutaj. W tej szarej strefie okazuje się, że tam między optymistą a pesymistą nie ma żadnej różnicy. Optymista wydaje się być człowiekiem, który uważa, że oto świat stoi przed nim otworem. Pesymista właściwie uważa tak samo, z tym, że pesymista wydaje się wiedzieć, o jaki otwór chodzi. I ta kosmetyczna różnica... I ta kosmetyczna różnica jedynie dzieli te dwie postawy. Także wydaje mi się, że utyskiwania jurorskie wczorajsze były co najmniej nie na miejscu. No ale łatwo tak mówić, jak ich nie ma. Posłuchajmy. Nie wiem i szczerze się tu przyznam, ciekawość dręczy mnie szalona. Czemu najgorszym, proszę pani, kataklizmom daje się wdzięczne kobiece imiona? Naukowo się daje. Nikt więc nie zaprzeczy, że coś tam, proszę pań, musi być na rzeczy. Jakieś jest tej sprawy sedno czy margines, że huragan to flora. Cecylia lub Ines, że jak już powietrzna trąba czy fanfara, to Irena na przykład. Albo też Balbala. Widocznie proszę pań de facto i proszę pań de jure, tajfun płeć ma kobiecą. Albo chociaż naturę. Zresztą co tu mówić? Znam się z pewnym panem. Zwyczajny Polak. Zwyczajny Polak skąd on był? Z Torunia. Z Torunia. Zwyczajny Polak z Torunia ożenił się, proszę pań, z huraganem Dziunia. Dziewczyna młodziutka, owszem, prima sorta, no 18. W skali Beauforta, to też zwracam się do szefów metrologii w imię sprawiedliwości, o! Może by tak mogli jakiś ciepły, promienny, wiosenny promyczek męskim nazwać imieniem. Proponuję Dominiczek. Cza-cza-cza. Thank you.
czekałaś na dobrą odmianę losu. Trzymałam cię za ręce, bo po to właśnie jestem. Ale teraz musisz już iść. Wszystkie złe drogi pod twoje nogi, a innych dróg już nie było. Trzymałam cię za ręce, bo po to właśnie jestem. Lecz teraz musisz już iść. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne. Ale przez chwilę widziałam was. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne jest. Ale widziałam was. Znam cię jak siebie, choć czasem nie wiem, jak bardzo inaczej żyję. Trzymałam cię za ręce, bo po to właśnie jestem. Ty kiedyś trzymałaś mnie. Gdy się pojawił na twojej twarzy, widziałam nie tylko nadzieję. Gdy weźmie cię za ręce, niech da ode mnie więcej. Siostrzyczko, musisz już iść. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne. Ale przez chwilę widziałam was. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne jest. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne. Ale przez chwilę widziałam was. Nie chcę zapeszyć, bo wiem, jak płochliwe bywa to, co piękne jest. Ale widziałam was. Dobrze będzie. Dobrze będzie, dobrze będzie. Rozwiany, a oto
szum i las. Od mrowisk słońce dymi we złotych kurzach mgłach, a piersi jej rozpiera majowy cudny strach. Śnił się jej dzisiaj w nocy wilkołak w głębi kniei i dwaj rycerzy zbrojni i aniołowie trzej. Śnił się jej śpiew i pląsy i wszelki ptak i zwierz i miecz i krew i ogień. Sen zbiegła wzdłuż i wszerz. A teraz biegnie w jawę przez las, na lasu skraj, a za nią maj drapieżny. Spójrz tylko, tygrys maj, dziewczyna płonie gniewem, zaciska białą pięść, a wkoło pachną kwiaty szczęść Boże. Kwiatom szczęść. A wkoło pachną kwiaty, słońcem się dławi zdrój, purpura, zieleń, złoto, rozkwitów szał i bój. Grzmi wiosna, tętnią żary, krwawią się gardła róż. O szczęście, szczęście, szczęście dziś albo nigdy już. Dziewczyno, hej dziewczyno, zieleni się nam czas. Kochałem nieraz ongi i dzisiaj jeszcze raz. Dziewczyno, thank you.
rozwiany. A oto szum i las. Szanowni Państwo, są takie pytania, na które ma się gotową odpowiedź, ale pytanie nie pada. Ja czekałem na te pytania, ilekroć byłem tutaj w składzie jury, ale się nie zdarzyło. Ale mam gotową odpowiedź, to niech się zamortyzuje. Gdyby ktoś z finalistów tego turnieju kiedykolwiek zapytał mnie, czy z tego powodu udziału tu, tutaj we Włocławku bycia, czy z tego mogą wyniknąć sława i pieniądze? Odpowiedziałbym wymijająco nie, bo to taka dziedzina. To ja, nie chwalący się, wymyśliłem nazwę na ten rodzaj działalności, mianowicie Kraina Pieśni Długiej, ale za to smutnej. To czemu my to robimy? Ano temu to robimy, że wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych sposobów na to, żeby uzyskać rodzaj równowagi w człowieku, mianowicie równowagi między inteligencją a wrażliwością. Oczywiście jest tu założenie, że jedno i drugie w danym człowieku występuje, ale rosną ciągle w siłę, a i codziennie powstają nowe grupy ryzyka intelektualnego w naszym kraju. No to niech to będzie nasza odpowiedź. Wszystkim finalistom gratuluję. Państwu też gratuluję takich finalistów. A tu dalej wrą w zabawie i na scenie rosną w blaski, wybuchają białe pawie ogniomiotem złóż bengalskich. Rozigraną wbiega sforą tłum różowych świń z maciorą i kaczuczą i maczyczą i jak zażynane kwiczą. Aż tancerzy diabli biorą. Potem księżyc nad Tahiti i gitary na Haiti. Potem śpiewa Włoch tęsknoty, zakochane Tutti Frutti. Potem duo Pit and Kitty, klauny się po pyskach biorą i śpiewają I am Pit, I love you Kitty. Aż tancerzy diabli biorą. Brzuchem do czarnego gacha babilońska trzęsie swacha, chrzęszcząc w drgawkach z małpim krzykiem bananowym nabiodrnikiem. Centaur wlazł na centaurzyce, dęba stanął koni w muzyce i oderżał arię końską, mierząc w swachę babilońską, a w basenie pełnym syren kozłonogi pływa sylen. Brawo, 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 brawo! Jazz zamieciał dym kurzawą, 6000 w jedno ciało zrosło się i oszalało, hucznie, tłusto, płciowo, krwawo. Brawo, 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 brawo! Hucznie, tłusto, płciowo, krwawo. Brawo, 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 brawo! Brawo, hucznie, tłusto, płciowo, mało, biało, 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 biało. I po piętrach, i przez schody, opętanym korowodem, piekłem, żarem, pląsem, tanem, gąsienicą, lewiatanem, pterofiksem, kikimorą, archimałpą, zadozmorą, szampankanem, pankankanem, krzmocą w tempie obłąkanym. Także wszystkich diabli biorą, 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 diabli biorą.
seksualny kontredansik na momencik, na kwadransik, na portiera tajniak mruga. Portier, owszem, portier sługa. Ta w woalu, tamta w szalu, na kwadransik prosto z balu, na momencik od przelotem szybko i na bal z powrotem. Rotmistrz Rewski z Miss Lenorą, Oksenstierna z panną Fiorą, Borys Silber z księżną Korą. Na kwadransik szofer wio! Potem znów ich diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą. Wir tej nocy diabli biorą, roztańczeni diabli bio. Rąbią w ziemię biki Rojsy, akselbanty, śnieżne gorsy i buldogi, i teriery, i szynszyle, i ordery, generały, i wikingi, admirały, i geringi, bambirały, bojarowie, deterdingi, ambasadorowie. Raz, dwa, hura panowie, brawo panowie, mało panowie! Taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać w nim do rana. Nieważne kto jak tańczy, lecz by wzruszenia trzymać na kolanach. Ty wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz w butonierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet w starej ładnie mi sukience. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Nie oddam cię, nie oddasz mnie. Nieważne nic, gdy stopy walczą. Pierścionek się zaplątał, gdy kryłam usta w twojej marynarce. Schowałeś mnie w ramionach, by tylko moje móc pieszczoty niańczyć. To nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I one nam upłyną, i my będziemy, i nie będzie świata. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Dasz mnie, nieważne nic, gdy stopy walczą. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Nie oddam cię, nie oddasz mnie, nieważne nic, gdy stopy walczą. Oto laureaci 25. finału turnieju poezji śpiewanej we Włocławku w ramach 61. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Gabriela Kądziewicz, Alicja Dawidowicz, Monika Adamiec, Dominik Mironiuk, Rafał Kowalewski, Ewa Pawliczek, Paweł Gwóźdź, Piotr Zygma, Piotr Madura.
Ja nazywam się Marcin Michalski, jestem stąd, z Kujaw, z Włocławka, z Centrum Kultury Browar Bay. Jestem tutaj po to, szanowni państwo, aby odczytać protokół finałowego turnieju poezji śpiewanej, 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie: Teresa Drozda, Krzysztof Herdzin, ojciec Wacław Oszajca, Andrzej Poniedzielski, Lech Śliwonik. W finałowym spotkaniu oceniło prezentację 23 wykonawców zakwalifikowanych z przeglądów wojewódzkich. Szacunek, podziw, wzruszenie. Tymi słowami nieporadnie próbujemy wyrazić nasze odczucia w niezwykłej chwili jubileuszu 25-lecia turnieju. Bo nie ma słów wystarczających na podziękowanie za ćwierć wieku pięknej, podziwianej, kwitowanej serdeczną wdzięcznością uczestników pracy włocławskich gospodarzy, władz miasta Włocławka oraz instytucji, którą dziś jest Centrum Kultury Browar B. Szczególne miejsce w naszych serdecznych myślach oddajemy Janowi Jabłońskiemu. To on przyjął ten turniej, określił jego program, stworzył ramy organizacyjne, budował to, co najcenniejsze, klimat. Dziękujemy. Fundatorami nagród i wyróżnień są Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7000 zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4,5 tysiąca zł, Gmina Miasta Włocławka 3,5 tysiąca zł, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 750 zł, Nagroda Specjalna imienia Pawła Bartłomieja Greca 1,5 tysiąca zł, ustanowiona przez Elżbietę Grec, matkę poety. Do wręczenia nagród bardzo proszę doktora Marka Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka, Jana Zdziarskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej. TKAT wspólnie z Centrum Kultury Browar B organizuje finał turnieju poezji śpiewanej. Sławomira Kopyścia, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, i Lidię Piechocką-Witczak, dyrektora Centrum Kultury Browar B. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Po dyskusji jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia w wysokości 750 zł otrzymują Alicja Dawidowicz, reprezentująca Zielonogórski Ośrodek Kultury. Ale to już nie jest tak, widać to po oczach, to banda rudej Barbary. To wszystko z nudów, wysoki sędzie, to wszystko z nudów. To raz nad pustą. Wyróżnienie w wysokości 750 zł otrzymuje Rafał Kowalewski, reprezentujący Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Lubię twego kubka, pić herbatę gorzką, pani. Lubię głaskać twego szczura, gdy się do mych nóg przyczołga, albo gadać z pogrzebaczem. Nagrodę specjalną za interpretację wiersza Charlesa Bukowskiego imienia Pawła Bartłomieja Greca w wysokości 1500 zł otrzymuje Ewa Pawliczek, reprezentująca pierwsze liceum ogólnokształcące w Żorach. Przede wszystkim siebie i zawsze bądź świadom możliwości kompletnej klęski. Trzecią nagrodę w wysokości 2250 zł otrzymuje Dominik Miruniuk z Piotrkowa Trybunalskiego. Ciekawość dręczy mnie szalona. Czemu najgorszym, proszę pani, kataklizmom daje się wdzięczne kobiece imiona. Drugą nagrodę w wysokości 3,5 tysiąca zł otrzymuje Monika Adamiec, reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie. Włoch tęsknoty, zakochane to tifroti, potem było pit and kitty, klauny się po pyskach piorą i śpiewają I am pity, I am pity, I love you kitty. Aż tancerzy diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą. Drugą nagrodę w wysokości 3,5 tysiąca zł otrzymuje Klaudia Owczarek, reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Sieradzu. Niestety Klaudia musiała pilnie jechać już do domu, do Sieradza, ale na pewno nagrodę Klaudii przekażemy.
Szanowni Państwo, pierwszą nagrodę w wysokości 5000 zł otrzymuje Gabriela Kundziewicz, reprezentująca Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Słońcem się pławi strój, purpura, zieleń, złoto, rozkwitów ciał i błyk brzmi wiosna, tętnią żary, krwawią się gardła róg. Do zamkowych spotkań Śpiewajmy Poezję w Olsztynie jury rekomenduje Gabrielę Kundziewicz. Nagrodę publiczności otrzymuje Gabriela Kundziewicz. Nagrodę wręczy Ewa Ścierzyńska, prezes firmy Instal Projekt. Ta firma jest fundatorem Nagrody Publiczności. Gabriela Kundziewicz, zapraszam Pani Ewo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam zaszczyt i przyjemność wręczyć Pani nagrodę w imieniu publiczności, włocławskiej publiczności, wyjątkowej publiczności. Czy wiecie, dlaczego jest wyjątkowa? Wszyscy tu mamy po 25 lat. Gratuluję i życzę, żeby ta dzisiejsza nagroda była dla Pani trampoliną do kolejnych sukcesów. Gabriela Kundziewicz, pierwsza nagroda i nagroda publiczności. Dziękujemy bardzo serdecznie. 25. finał turnieju poezji śpiewanej. Laureatom serdecznie już dziękujemy. Gabriela Kundziewicz. Wielkie brawa jeszcze dla wszystkich. Alicja Dawidowicz, Monika Adamiec, Dominik Mironiuk, Rafał Kowalewski, Ewa Pawliczek i akompaniatorzy Paweł Gwóźdź, Piotr Zygma, Piotr Madura. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Najlepsi z najlepszych. 25. finał turnieju poezji śpiewanej. Tutaj naprawdę do Wrocławka przyjeżdżają ci, którzy są najlepsi wśród młodych wokalistów, twórców w naszym kraju. Proszę Państwa, ja chciałabym tylko dodać, że to są najlepsi z najlepszych i oni ciągle się rodzą, bo oni przecież nie mają po 25 lat, tak jak ten festiwal. Także cieszę się, że oni ciągle są, proszę Państwa, że ciągle do nas przyjeżdżają, że Włocławek jest stolicą poezji śpiewanej. Bardzo dziękujemy Państwu, że to doceniacie, że do nas przychodzicie, że zechcieliście z taką cierpliwością czekać na wejście na ten historyczny dziedziniec Browaru Bojańczyków. Proszę Państwa, takie spotkania to mariaż kilku elementów. Talentu, umiejętności technicznych, zapobiegliwości komisarza festiwalu, pomysłu jego reżysera, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny motyw i element. To darczyńcy, to mecenasi, to sponsorzy. I teraz bez zawoalowania, proszę Państwa, udało mi się, bardzo serdecznie tym wszystkim panom prezesom, dyrektorom, osobom prywatnym bardzo serdecznie, nisko się kłaniamy, dziękujemy i poprosimy o to, aby wybrzmiały te nazwy, te nazwiska. Bardzo Państwu dziękujemy. Partnerem 25. finału jest Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Sławomir Kopyś reprezentuje samorząd, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miasta, prezydent Włocławka, dr Marek Wojtkowski, partner 25. finału. Grupa Energa, zapraszam przedstawiciela grupy, prezesa Energii Operator, Krzysztofa Dębczyńskiego. Zapraszam także panią Małgorzatę Kosińską, prezesa Fundacji Anwil dla Włocławka. Kolejni darczyńcy, sponsorzy, Anwil S.A. Zapraszam pana Pawła Wachowskiego, dyrektora do spraw komunikacji i marketingu. MPEC, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, pan prezes Jacek Kuźniewicz. Ekspol, panowie Jacek Dąbek, Piotr Rybiński. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Radosław Zacharek, prezes zarządu. Food Gallery, Alicja Ciesielska.
dodajmy, że to także uczestnicy i śniadania, i obiady, i kolacje jedli właśnie w Food Gallery w El Paso. Dziękujemy bardzo serdecznie. Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej. Sanico, zapraszam pana prezesa Waldemara Kutę. Bank Zachodni WBK, pani Małgorzata Wilińska, dyrektor oddziału. Hotel Młyn, Hotel Aleksander, zapraszam panią Anetę Ślufińską. Instal Projekt, pani Ewa Ścierzyńska. Firma BIT, Józef Dąbkowski. Gaspol, Sylwester Śmigiel. I dzień dobry, Wocławek. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam panią menadżer z firmy Gaspol po odbiór statuetki. Zapraszam bardzo gorąco. Szanowni państwo, to ja poproszę teraz o gromkie brawa, bo dzięki tym firmom, tym instytucjom możemy realizować finał turnieju poezji śpiewanej. To duża nisza na polskim rynku muzycznym, ale cieszymy się, że od 25 lat Włocławek jest stolicą poezji śpiewanej, krainą łagodności. Przez te kilka dni przyjeżdżają do nas młodzi ludzie, aby śpiewać piękne teksty i po to, żeby nas wszystkich wzruszać. Proszę państwa, od 25 lat ten finał organizowany jest w naszym mieście dzięki jednej osobie. Dzięki Janowi Jabłońskiemu. Mamy podziękowania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i specjalny dyplom, który wręczy Jan Zdziarski z Towarzystwa Kultury Teatralnej. Zapraszam, dyrektorze. Jan Jabłoński, obecnie zastępca dyrektora do spraw marketingu, do spraw programowych i marketingu Centrum Kultury Browar B. Dyplom od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Urzędu Marszałkowskiego. Dyplom wręczy Sławomir i podziękowania. Pan Sławomir Kopyś, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Jan Jabłoński, szanowny panie dyrektorze, proszę przyjąć najwyższe wyrazy uznania za całokształt pana działalności, za niestrudzone wysiłki, osobiste zaangażowanie w organizację i realizację już po raz 25 turnieju poezji śpiewanej w ramach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Gratuluję ogromnej pasji tworzenia i działania, z której rodzą się inicjatywy wzbogacające od ćwierćwiecza życie kulturalne naszego regionu i dzięki którym mieszkańcy Włocławka doświadczają wydarzeń artystycznych najwyższej próby. Koncerty poezji śpiewanej wpisują się chlubnie na karty historii nie tylko z powodu walorów muzycznych i wokalnych, ale także poprzez piękno i wartościowe teksty. Dlatego też co roku wydarzenie gromadzi wrażliwą na poezję najzdolniejszą w Polsce młodzież i przyciąga najlepszych artystów reprezentujących nurt pieśni poetyckiej. Niezmiernie wdzięczny za pana aktywną postawę i wszystko, co pan uczynił dla rozwoju i rozpowszechniania piękna piosenki poetyckiej, pragnę życzyć dalszych sukcesów, nowych natchnień oraz spełnienia zawodowych ambicji i osobistych marzeń. Przesyłam serdeczne pozdrowienia z wyrazami szacunku, Piotr Całbecki. Janku, ja tylko mogę powiedzieć, całym sercem zgadzam się z tym tekstem. No to takie drobiazgi, bo to nie ma takich rzeczy, jak my mamy ten festiwal poezji, w związku z czym jakieś pierniczki, inne takie. Dziękuję. Bardzo proszę pomóc panu dyrektorowi, bo tych nagród, tych podziękowań jest bardzo wiele. I kolejne podziękowania od Urzędu Miasta, panie prezydencie. I jeszcze od Centrum Kultury Browar B. Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor, moja szefowa. Pozwolą państwo, że najpierw Janka uściskam.
Proszę Państwa, Jan to niezwykły człowiek i to jest truizm, to co mówię. Towarzyszą mu inni niezwykli ludzie, którzy od 91 roku razem z Janem ten festiwal we Włocławku tworzyli i wtedy pewnie jeszcze nikt nie wierzył, że on będzie miał tak bogatą historię, że będziemy mieli okazję w tym miejscu świętować 25-lecie i życzymy sobie, aby tych leć kolejnych było, Janku, jeszcze wiele. Życzymy Tobie zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. Życzymy, żeby Twoja pomysłowość ciągle kwitła. Chcemy, żebyś był zawsze obecny w tym miejscu i dziękujemy Ci za to, co robisz na co dzień. Bo to, proszę Państwa, wielka, wielomiesięczna praca. Proszę mi wierzyć. Bardzo dziękujemy. Nawiasem powiem, proszę Państwa, że wczoraj Jan otrzymał specjalny fotel komisarza turnieju poezji śpiewanej, po to, aby zawsze w następnych latach było mu już wygodnie. Trudno więcej coś dodać, bo laudacja Janku jest wspaniała. Ale minister kultury i dziedzictwa narodowego dołącza się do gratulacji, które tu otrzymałeś. Pozwól, że w imieniu ministra wręczę Ci dyplom z okazji 25. edycji turnieju poezji śpiewanej ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Podpisał profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. A tak nawiasem mówiąc, Janku, gdybyśmy 25 lat temu nie zaczęli, to byśmy nie doszli do tego miejsca. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta sytuacja oraz pewna przypadłość neurologiczna powodują, że jestem onieśmielony i wzruszony. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć słowo dziękuję, bo to nie jest nagroda dla mnie, ale nagroda dla wspaniałej grupy ludzi, którzy ten festiwal współtworzą. Między innymi dla Ciebie, Janku, bo Ty od 25 lat jesteś z nami obecny. Dziękuję serdecznie i zapraszam na dalszą część koncertu. Dziękuję. Szanowni Państwo, to teraz jeszcze specjalny prezent dla Jana Jabłońskiego. Państwo widzicie, od młodych, twórczych, zdolnych. Serce boli. Oj, da, oj, oj.
Halo, halo, Opole, dobry wieczór, panie dyrektorze. Mówię tak, bo u nas już wieczór, ale u pana muzeum pewnie chyba świta. Bardzo miło widzieć pana w zdrowiu, aczkolwiek milej byłoby widzieć we Włocławku. Próbujemy tu powołać taką czasową ekspozycję pomników polskiej poezji śpiewanej. Przywołamy dzisiaj pieśni z tego kanonu. W pięknej przestrzeni mamy przepiękne wnętrze plenerowe Centrum Kultury Browar B. No i na początek Andrzeja Poniedzielskiego, co do którego roli w muzeum trwają jeszcze, przepraszam za określenie, pośpieszne negocjacje. Chciałem zapytać, czy w pana muzeum, Muzeum Polskiej Piosenki, eksponaty i zbiory są żywe, czy ożywają i co je ożywia? No, oczywiście artystów do gablot nie wsadzimy i piosenkarzy, ale będą u nas takie niesamowite ekrany, monitory. Każdy zwiedzający będzie dostawał słuchawki z systemem Audio Guide i będzie mógł słuchać w nieskończoność piosenek, oglądać teledyski, będzie podejmował decyzję, czy chce dłużej zatrzymać się przy piosenkach na przykład z repertuaru Maryli Rodowicz, czy może przy piosenkach Eugeniusza Bodo, bowiem pokażemy 100 lat historii polskiej piosenki. Twoje, Jarku, laureacie, wspomnienia z Włocławka są żywe i czy ożywiają się i co je ożywia? Zawsze najbardziej pamiętam jedną rzecz, jak grałem wtedy z takim zespołem, to był Marek Mikulski, grał na gitarze, Marek Matwiejczyk na basie i dwie skrzypaczki, Ola Osiecka i Ola Wilde. I dziewczyny były bardzo młode, miały 16, niecałe 17 lat i miały tego dnia w Opolu, czyli wiele kilometrów dalej, egzamin w szkole muzycznej. Jedna z nich musiała zostać na tym egzaminie. No i zaczęła potem szybko podróżować, żeby przemieścić się do Włocławka. No ale okazało się, że w Łodzi uciekł jej pociąg i nie zdążyłaby na wieczorny koncert konkursowy, więc 16-latka wsiadła do taksówki w Łodzi pod dworcem i powiedziała: do Włocławka proszę. Rachunek był jakiś masakryczny. Na szczęście dostaliśmy główną nagrodę, więc było po prostu z czego oddać znajomym, bo od wszystkich znajomych zaczęliśmy pożyczać pieniądze. I ja pamiętam, że mówię do niej: Ola, dlaczego to zrobiłaś? A Ola się tak popatrzyła na mnie szczerze i powiedziała: słuchaj, zrobiłam to dla ciebie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Żałuję, że nie mogę z wami być. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda, bo ciągle kibicuję wszystkim śpiewającym w OKR-ze i życzę wam samych sukcesów. Pozdrawiam. Dobry wieczór państwu. Mówię drugi raz dobry wieczór, nie żeby sobie jakoś pocelebrykać, ale dlatego, że właściwie jesteśmy w dalszym ciągu tego samego koncertu, a ja przed chwilą dostałem zaszczytną funkcję kustosza muzeum, pewnego muzeum. To będzie muzeum pojęć, muzeum haseł, muzeum jakichś nawet wartości, ośmielam się powiedzieć. Będziemy próbowali w tym muzeum pokazywać eksponaty dawnego rozumienia niektórych pojęć. Niech to będą przykładowy trójdźwięk ludzkich marzeń, czyli wiara, nadzieja, miłość. Niech to będą jakieś inne, ojczyzna niech będzie nawet w tym wszystkim. Różne będą. Będziemy próbowali jedne ratować, a inne jedynie nakreślić, spróbować nakreślić nowe ich definicje, bo czasy idą inne. Kiedy zostałem obdarowany tym zaszczytnym tytułem ni to kustosza, ni przewodnika, sam nie wiem, kim jestem, szczerze powiedziawszy. Jeden był wymóg pewny, mianowicie, że musi w tym miejscu usiąść poeta. Najlepszy ma niebo. Ale ja państwu to wytłumaczę. Otóż chodzi o to, że najlepszym certyfikatem dla poety jest to, że on nie żyje. Jednakowoż zaproszenie certyfikowanych poetów do Włocławka prawdopodobnie przewróciłoby budżet tego turnieju, gdyż same zwroty kosztów podróży stamtąd, gdzie oni są, mogłyby nas wykończyć. Dlatego powstała propozycja, żeby ktoś zagrał poetę. I podjąłem się tej roli. Tym bardziej, że byłem gotowy od wielu lat
Jeżeli państwo kiedykolwiek mnie tu... Zagram rolę, bo mam pewne rekwizyty na ten temat. Proszę państwa, jeśli państwo mnie tu widzieli kiedykolwiek wcześniej, to państwo pewnie zauważyli, że ja w miejscach publicznych używam szalika. Tego oto szalika. W domu boję się z tym chodzić, ale tu używam. I to było, się okazało, bardzo zamierzone i bardzo potrzebne. Ja tego szalika używałem dlatego głównie, że moja babcia bardzo prosiła mnie, żebym został księdzem. Ten szalik to wszystko, co mogłem zrobić dla babci na ten temat. Ale w pewnym momencie pojawił się ten pomysł, żeby ktoś zagrał poetę. No, ja na państwa oczach zobaczę, jak pokażę państwu, jak można w 3 sekundy, a nawet mniej, z prostego konferencjera przeobrazić się w poetę. Mam nadzieję, że mi się uda zagrać tę rolę jakoś. Proszę państwa, mam na początek jeszcze jedno, właściwie główne ostrzeżenie. Mianowicie, tu nie będzie wesoło. Oj, nie będzie wesoło. Póki jest wcześnie, gdyby państwo przyszli tu po wesołość, no to póki wcześnie radzę, że tak powiem, porzucić gościnny dziedziniec browaru Bem. Będzie smutno nawet, bym tak powiedział. Ale to będzie inny smutek, proszę państwa. Ja mam tu jako... Bo muszę grać jednocześnie poetę XXI wieku, jak i troszeczkę wcześniejszych poetów. No już mi się nie otwiera. No spróbujmy jeszcze raz. Udało się. Ale na wszelki wypadek mam tablet mojej grupy wiekowej. Myślę, że jakoś się to uda. A propos tego smutku, obłaskawmy go. Obłaskawmy, bo to inny smutek. Ja będę państwu cytował wiersze. One pochodzą z Głębokiego Kieleckiego. Autor jest, załóżmy, nieznany. Tak będzie lepiej dla państwa i dla autora. Rozpoczynamy, proszę państwa. Smutek. Ciemna komnata. Nad wejściem napis koniec świata. Krata. Ciche pi. A jeszcze wczoraj tratatata. Dusza udaje, że nie udaje, udając się na pokutę. Smutek. Smutek to nie jest Henio. Nie Heniutek, nawet nie Henryk. To hipo-Henryk. W oczach celownik ma i biernik, narzędnik i nikczemnik. Patrzy z podełba drobnym śrutem. Smutek. Smutek. Smutku. To się rozgaszczaj pomalutku. Wypełniaj, napływaj od losu, ludzi i zebrań. Opuszczaj nas nie na długo, bądź gotów do nowych wezbrań. Bo ile smutku w nas zagnieździ się, umości, tyle on zajmie miejsca nie zamiast, a dla radości. Powstańczo, straceńczo, dziecięco, niech ciągle w nas się kołacze, że smutek to radość. Inaczej. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg? Zygzakowaty życia sznur. Do psi zagubin na kujawy białe, gdzie ziemia licha, piachy niebywałe. Kozy dziewanna, sosny i rozstaje, i potęgowa samotna, jak palec u potęgowej. Zatem zagościli kwaterę tam, czasowo ustalili, w polu robili, zboru drwa nosili, jak stara matka,
i dwóch synów żyli. Słoneczko na nas świeciło z ukosa, bo jesień późna była, rano rosa. Mgła zaś wieczorem zjawa biało włosa przyszłego losu mąciła nam postać, jak stara matka i dwóch synów żyli. My z potęgową tak się polubili. Na ścianie wisiał webstre wzory kilim i nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszyli. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg? Zygzakowaty życia sznur. Tam nas powiecie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i ci, co zmarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci z drogi pod chmurami. Spotka się nas na balu kupa luda. Ech, jak za dudni, nie wyska tam z Buda. Jam taraj, tirarara, dira, jam taraj, tirarara, dira, jam taraj. Wojażer, opowiedz.
egzotycznych krajach, egzotycznych krajach. Ileż to razy będziemy wstawać, znosząc uroczyste toasty. Po ilekroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonek, zaśpiewamy wspólnie stare bliskie pieśni, a potem usadowieni wygodnie w fotelach, usadowieni wygodnie w fotelach, usadowieni wygodnie, zasłuchamy się fortepianowe pasaże. Pasaże, zaproście mnie do stołu, tu za drzwiami, podejdź samotnie, zaproście mnie do stołu, powiedzcie otwarcie. Co serdecznie boli, może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowie o barwnych krajach, egzotycznych krajach.
świętym domu od świtu. Same święte kłopoty. Ojciec na starym, świętym rowerze do świętej jedzie roboty. Święty gwizdek czajnika, matkę z świętego snu budzi. Święte drzwi, gdy wychodzi, zamyka tak cicho, by mnie nie trudzić. W świętym domu jak w niebie święte suszą się ciuchy. Święty kot w moich nogach drzemie. Nade mną święte brzęczą muchy. Zawsze święte łzy ronię, gdy rankiem do kuchni wchodzę. Na świętym stole list i pieniądze. W podróży, synku, szczęść Boże. Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyku. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Stałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięku, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Bardziej niż wy jeszcze sztuszę się i duszę. Ja bardziej niż wy jeszcze żyć nie chcę, muszę. W odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą, jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. To ty
sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krystale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, za ten wieczór i z rana. Sęce się jak śledziona, z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju, że jeszcze jak dziecko w ciemnym zamkniętym pokoju. Ja bardziej niż wy jeszcze sztuszę się i duszę. Ja bardziej niż wy jeszcze żyć nie chcę, muszę. Ale tknąć się nikomu nie dam i dlatego trzeba będzie, sam odbiorę światu Witkacego. Nim uderzy w gąk miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść, dajmy się ponieść, rząd powodzi. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło, wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj.
Trwaj chwilą. Chciałoby się powiedzieć trwaj chwilą, ale też wymaga się od nas rozwoju. Czekają przyszłe pokolenia na nasz rozwój, zamiast same się rozwijać. Czekają. Śmiem przypuszczać, że podstawą rozwoju człowieka, a i ludzkości całej, jest jego przyrodzona głupota. Albert Einstein, geniusz ubiegłego wieku, ale też skojarzony z kulturą i ze sztuką, powiedział kiedyś, że są dwie rzeczy nieogarnione, nieskończone. To jest kosmos i głupota ludzka. Po czym chwilę się zastanowił i powiedział, że przy kosmosie by się nie upierał. Święte słowa, można by powiedzieć. Ale ta głupota daje rozwój, oczywiście różnie rozumiana, bo to może być też taka głupota, która jest rodzajem abstrakcji, porzucenia układów współrzędnych i wtedy rozwój gotowy. Głupota, tak, mamy z nią do czynienia. Głupota ma siostrę. Siostrę bliźniaczkę właściwie. To jest nadzieja. Mylą nam się one. Nieraz całe życie człowiek żyje z nimi obiema. Wypadałoby szczególnie pod koniec tego życia wiedzieć, z którą się jest do czynienia. Miało bardziej. Wypadałoby. Nadzieja? No nadzieja, dobrze. Bo szczęścia ja nie lubię. Bo szczęście tęsknień kres. Pogoda ulubiona zanosi się na deszcz. Bywają susze długie, nie tylko kwiaty mrą. Mieć można i wszystko, a przy tym prawie dom. Krystaliczna nadzieja, kiedy nic wzdłuż i wszerz, niech się tylko zanosi. Zanosi się na deszcz. Bo szczęścia ja nie lubię, jeżeli nawet jest. Ukochana pogoda to zanosi się na deszcz. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się sparzyć, z deszczu pobiec pod rynnę, trzeba marzyć. Kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro i mgliście, trzeba marzyć w chłodnej, pustej godzinie, na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie, trzeba marzyć. Tęsknoty, wraca fala do plaży. Ty pamiętaj wciąż o tym. Trzeba marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość. Thank you.
wraca fala do plaży. Ty pamiętaj wciąż o tym. Trzeba marzyć, trzeba marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość. Trzeba marzyć, trzeba marzyć.